W sporcie liczą się ułamki sekund. I nawet jeśli poświęcasz się w 100% i jesteś najlepszy, to czasem są sytuacje, na które po prostu nie mamy wpływu. Cześć, YouTube Grabo z tej strony. W tym odcinku opowiem Wam o konkursie wsadów podczas turnieju FIBA 3x3 World Tour w Abu Dhabi oraz o sytuacji, jaka miała tam miejsce, gdzie Jordan Kilgannon mógł wygrać ten konkurs, ale niestety poprzez tą sytuację przegrał. Konkurs odbył się 15 października 2015 roku w Abu Dhabi. W 2014 oraz 2013 konkurs wsadów z cyklu World Tour Final wygrał Lipek. W 2014 w Tokio, a w 2013 w Stambule. W konkursie wzięli udział Jordan Mission Impossible Kilgannon, 185 cm wzrostu Kanada, Rafał Lipek-Lipiński, 189 cm wzrostu Poznań oraz Piotr Rudy-Renkiel, 186 cm wzrostu Gdańsk, który wygrał eliminację i dlatego wystąpił podczas tego konkursu. I złożyło się tak, że w ten dzień miał urodziny. Warto tutaj dodać, że do pewnego czasu panowały zasady, gdzie w konkursie brało udział dwóch profesjonalnych dunkerów oraz jedna osoba z eliminacji, który był dzień wcześniej. Teraz te zasady się zmieniły i w konkursie startują tylko profesjonalni dunkerzy. Zasady konkursu na FIBie są od dłuższego czasu takie same. Dwa wsady w pierwszej rundzie oraz trzy wsady w rundzie finałowej. Do rundy finałowej wchodzi dwóch dunkerów. Na każdy wsad dunker ma 75 sekund i 3 próby. Wyjątkiem jest ostatni wsad w finale, gdzie nie ma limitu czasowego. Popraw swój wyskok, skacz wyżej i stań się lepszym graczem na boisku. Wejdź na grabotrenuje.pl, wybierz plan dla siebie i bierzmy się do roboty. Konkurs rozpoczyna Jordan Kilgannon, który ustawia trzy liderkę pod koszem. So, first to go. Kilgannon. Oh my goodness! Reaching for the hoop! Taking it off the tee! Skorpion za plecami z ręki w pierwszej próbie. No i tutaj jury nie miało wyjścia. 30. Ja również daję 10. Było to dużo trudniejsza wersja wsadu, który wymyślił Jordan. Na filmiku widzimy pierwszą wersję tego wsadu nad osobą. Drugi w kolejce jest Lipek. Oh, now that's nice. The toss was timed perfectly. He likes it. 180 pod nogą z narzutu. Rafał bardzo często wykonuje ten wsad, tylko nie z narzutu, a z ręki. Oceny 10, 9 i 9. I po tym, co zobaczyłem wcześniej, myślę, że dałbym 9. Pora na Piotrka. Pierwsza próba, pompka z narzutu. Druga próba, 360 z narzutu, również pudło. I trzecia próba, zwykły wsad z narzutu tyłem. Oceny 7, 6 i 7. Ja daję 5. Jordan ustawia menadżera Dunker Lead pod koszem, który ma około 2 metry. Mission Impossible Kilgannon attempting a brand new dunk for the first time. Here he goes. Oh, that's nice! Evoking memories of Karl Malone. I drugi wsad Jordan wykonuje w pierwszej próbie. Nie mogłem znaleźć dokładnej nazwy tego wsadu, ale polega on w głównej mierze na tym, by złapać piłkę tylko w jedną rękę. I tutaj widzimy również dodatek od Karla Malone, a mianowicie złapanie się drugą ręką za głowę. Jury 10, 10 i 10. Ja oceniam na 9. Lipek. Pierwsza próba pod nogą od deski. W drugiej próbie zrobi zwykły wsad tyłem od tablicy. Po wcześniejszym podaniu sobie piłki pod nogą. Oceny 10, 8 i 9. Ja oceniam na 5. Piotrek w trzech próbach próbował wykonać windmilla. Najprawdopodobniej po rozgrywanych meczach, dzień wcześniej i w dzień konkursu był zmęczony. Natomiast w eliminacjach dzień wcześniej wykonał ten wsad. Za niewykonany wsad, jak zawsze, 0 punktów. Finał rozpoczyna Jordan, który zażyczył sobie dwa motocykle, a w środku ustawi menadżera Dunk Elite. Clock starts to tick. Reverse dunk off 2 feet! Double up X w pierwszej próbie. Oceny 10, 10, 10. Ja daję 9. Lipek zaprasza 4 gości z Dunking Devils pod kosz.
X30 by soaring over two motorbikes. And now the Dunking Devils being used as a four-man team. Lipet Lipinski retreats to the corner of this half court beyond the sideline. The baseline from the crisscross track. Jump, jump, plays in the background off 2 feet. Oh my goodness, that's nice! Head up by the hoop! Piękny windmill nad czterema osobami i naprawdę poleciał tutaj mega wysoko. Oceny 10, 10 i 10. Ja również daję dyszkę. Jordan ustawia drugi raz, czyli liderkę pod kosz. Chciał tutaj wykonać 360 skup z ręki. Niestety poślizgnął się. Wyglądało to naprawdę strasznie, ale na szczęście nic się nie stało. Najprawdopodobniej Kobe 7, w który skakał, musiał się słabo trzymać tej nawierzchni. Więc postanowił zmienić się na K1X Anti-Gravity. Druga próba była naprawdę bardzo blisko, ale niestety pudło. Gdyby zrobił ten sad, dałbym dziesiątkę. Po drugiej próbie miał już bardzo mało czasu i był zdezorientowany. Na szybko chciał wykonać windmilla z kozła, ale spudłował. I niestety 3-0. No i widzicie, wszystkie sady w pierwszych próbach, poślizgnięcie się, wypadnięcie poprzez to z rytmu, no i cały plan się nie udał. Jordan najprawdopodobniej miał uszykowane resztę sadów do końca tego konkursu, ale poprzez to pudło już był na straconej pozycji. Niestety, znam to uczucie. Lipek ustawia pod koszem dwóch gości z Dunking Devils. Standing on the base of that tower. Now if he's going to collect this, I wouldn't begin to like to estimate how tall that tower is. But it's not tall enough to deny Rafał Lipek Lipinski another. Przeskoczenie dwóch osób na sobie, obrócenie się o 180 stopni i wsadzenie piłki jedną ręką. Daje dychę. Oczywiście oceny nie mogły być inne niż 30. Pamiętam, jak Rafał wykonywał zwykłego Tetrisa, czyli przeskoczenie dwóch osób na sobie. Ale w tej wersji nigdy jeszcze tego nie wykonywał. Pora na Jordana. Tak naprawdę był już na straconej pozycji, więc postanowił spróbować dwa najtrudniejsze wsady, które wykonał. 360 Lost and Found oraz Behind the Back Between the Legs Over Person. Czyli przełożenie piłki pod nogą, za plecami, nad stojącą osobą. I śmiało mogę powiedzieć, że są to jedne z dwóch najtrudniejszych wsadów na świecie. No i oczywiście finałowy wsad Rafała, który ubrał koszulkę z filmu White Man Can Jump i ustawił cztery osoby z Dunking Devils na krześle. Oh, that's spectacular! Collecting the basketball off a four-man tower and hammering down the reverse. Wsad wykonany, ale niestety nie o to chodziło. Rafał naprawdę musiałby wysoko wyskoczyć i zrobić w powietrzu szpagat, by ich przeskoczyć. Natomiast zapakował piłkę do kosza i to zostanie ocenione. Oceny 10, 9 i 10. Ja dałbym 6. Natomiast gdyby wykonał ten wsad poprawnie, zdecydowanie 10. Zwycięstwo i $2000 zgarnia Lipek. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten materiał. Zostawcie proszę suba na dole i łapkę w górę. Dzięki za obejrzenie. Pozdrawiam, Grabo.